Witam, 23 kwietnia. Robiliśmy przeglądy, takie pobieżne, można powiedzieć wglądy do rodzin. Sprawdzamy ilość pokarmu, no i orientacyjnie jakość czerwienia. Może nie konkretnie o ilości czerwieniu, bo takich pełnych przeglądów to nie robiłem, może tylko wyrywkowo. Jak wygląda sytuacja generalnie w pasiece? Pogoda nie układała się zbyt dobrze, bo 2 tygodnie temu nadawali właśnie ochłodzenie, no i to ochłodzenie było. Ostatni tydzień praktycznie codziennie padał deszcz, więc tych lotnych dni nie było. Tu za ulami widać mirabelkę, już przekwitła prawie całkowicie. Pszczoły za wiele z niej nie miały pożytku, bo padało zimno, temperatura około 10 stopni. Dobrze, że noce przynajmniej są w miarę ciepłe, około 6-8 stopni, więc aż nie tracą tak dużo pokarmu na grzanie tego czerwiu, no ale generalnie jest sytuacja różna na tej pasiece. Część rodzin, na przykład tutaj te cztery, jest piękny rozwój, czerw jest na jakiś, znaczy nie przeglądałem, ale przeglądałem, powiedzmy, jeśli na przedostatniej był czerw, to zakładam, że te 8 ramek jest czerwiu. I tu jest fajna sytuacja i one, te cztery, każda z nich dostała pół nadstawkę z suszem i węzą. Cztery ramki są w węzy w środek i susz do końca, bez kraty odgrodowej, żeby matka miała jeszcze miejsce do zaczerwienia. Częściowo tutaj matki już były ograniczone, bo te silne rodziny nawet sobie naniosły teraz, dzisiaj był piękny dzień. Piękny dzień, więc one sobie naniosły sporo i wody, i nektaru, bo tutaj już w Łowiczu sady zaczynają kwitnąć, mniszek już się pojawia. Jasnota purpurowa kwitnie pięknie wszędzie, więc mają z czego przynieść. Jest już pierzga, powiedzmy po tej ramce, sumarycznie ramka pierzgi w każdym z tych silnych uli jest. Czyli powiedzmy pierzga na 3 ramkach. No i zostały poszerzone o półkorpus bez kraty, żeby ta matka miała gdzie czerwić. Z pokarmem jest tutaj... Wydaje mi się, że w porządku. Sytuacja jest taka, że na każdej ramce jest zapas, jest to świeży nakrop i jakby mają z pokarmem, jeśli będzie pożytek, to mogą spokojnie nosić miód. To są fajne, silne rodzinki. Widać, na to ochłodzenie dostały po kilogramie ciasta, jakieś tam jeszcze było to ciasto z pyłkiem. Tu widać, jak ten kawałek ciasta, no nie ciasta, tylko folii, woreczka po tym cieście z pyłkiem, jak już prawie wyniosły, zaczepiło im się o wylotek. Więc no, siła rodzin jest, tych jest fajna, no ale niestety nie ma tego tutaj tak dobrze na tej pasiece. Te może tu jest, może przewiewny jest miejsce, może ciężko mi powiedzieć, dlaczego z jednej strony pasieki jest fajnie, z drugiej jest dużo słabiej. Przechodząc dalej, te są już poszerzone na pełne korpusy. Te nadstawki u góry, no to tam jest ocieplenie. Nie ma tam węzy, nie ma tam ani suszu. Ten chyba widzę. Tak, ten jest poszerzony. A pozostałe... Sytuacja wygląda fajnie. Jest tam gdzieś koło 6 ramek czerwiu. Z pokarmem również nie mają problemów. Tutaj ten 36 to jest mini plus. On był na dwóch korpusach. Tutaj właśnie ten to jest... Był tutaj mini plus. Przełożyłem ramki do korpusa. Dostał skrajną ramkę z pierzgą i drugą z pokarmem. I między te dwie ramki zostały ułożone ramki z dwóch korpusów mini plusa. Zaczerwione jest chyba teraz około 8-9 ramek w mini plusie. Nie wiem, jak te skrajne, bo tutaj nie ma jak wyjąć tej skrajnej ramki z pierzgą, ale fajnie pszczoły tutaj pracują. No jak jeszcze będą miały większą siłę, no to trzeba będzie matkę zaizolować na powiedzmy na tych 3 ramkach, żeby albo matkę przełożyć do korpusu na dół czy na górę, bo żeby jakoś wycofać te ramki z te mini plusy z tego korpusa, ale to jeszcze jest na przyszłość. Ten mini plus, no jest tam 1,5 korpusa pszczoły, bo tutaj akurat pół korpusa górnego to są ramki, pół jest ciasto włożone, bo one są teraz cały czas dokarmiane. Zarówno ten mini plus, jak i ten przełożony dostały ciasto.
bo te zapasy pokarmu nie są wystarczające na tą ilość pszczół, jaka może przynieść jakikolwiek nektar w porównaniu do tego, co ta matka jest w stanie zaczerwić teraz, bo matki fajnie czerwią. Tu jest siła taka przyzwoita, jednak jeśli jak porównywałem filmiki, które były w zeszłym roku, 18 kwietnia, no to 18 kwietnia w zeszłym roku poszerzałem rodziny o cały pełen korpus. Może nie wszystkie, ale sporo już było poszerzonych o drugi korpus, czyli już było 8 ramek czerwiu i szły 3-4 do góry i pełen korpus. No, generalnie z tej strony jeszcze jest przyzwoicie, kilka jest bardzo fajnie, kilka jest zadowalająco, ale nie rewelacyjnie, nie tak jak na tej innej pasiece. No ale przejdziemy tutaj dalej. Tu generalnie dwie rodzinki są fajnie i sile. Ta dziesiątka i trzynastka, one dostały też pół nadstawki. Tu są krainki sawy i taka siła już jest, że jeśli by wystąpił pożytek, to by już mogły ładnie pracować. Dwunastka to jest ul z właśnie tym mini plusem, który matka na jesieni się późno unasieniła i tutaj są dwa korpusy, powiedzmy mini plusa na górze z czerwiem. I dzisiaj matkę odnalazłem, przełożyłem do tego niebieskiego półkorpusu, w którym jest chyba 6 czy 7 ramek z pierzgą i z zapasem zimowym. No i mam nadzieję, że teraz matka zacznie czerwić na dole. Czerw z góry się wygryzie, no i będzie można zabrać te mini plusy i mieć rodzinę normalnie w korpusie wielkopolskim. Czwóreczka, jedenastka, no to są takie średniaczki. Znaczy ta czwórka to jeszcze jest chyba na 12 ramkach, 10 obsiada, teraz poszerzona do 12. Jest w porządku. Jedenastka do 10 ramek dzisiaj dostała. Koło 6 czerwiu jest sytuacja w miarę fajna. No i te trzy rodzinki, w których jest sytuacja dosyć kiepska. Mianowicie ta 32, no to jest ten, który te ule były, one są pszczoły przełożone do tych uli teraz na wiosnę. Wcześniej to były w tych starych ulach, co pokazywałem na wcześniejszym filmie i generalnie ten 32, widać tutaj brud, cały wylotek jest obsmarkany, cały czas z tej rodzinie coś doskwiera. Siła jest tutaj na powiedzmy 4 ramkach, więc to jest jak najbardziej do łączenia, tylko nie łączę tej rodziny, bo tu jest, no generalnie to jest, tu są fajne matki, bo tu są ostatnie z linii tego bakwasta 237 KB. Jakby wszystkie inne matki, odkłady z tymi matkami są w bardzo, bardzo fajnym rozwoju. Wydaje mi się, że tutaj przyczyną tego osłabnięcia i słabego wyjścia zimy jest to, że ten ul był stary. Tutaj w tym miejscu akurat jest tutaj budynek wysoki i na wiosnę w ogóle nie ma słońca praktycznie. Te pszczoły nie miały się jak oblecieć. Wilgoć była w tym ulu i no i tam nadal zachodzi jeszcze pewnie wymiana pszczoły zimowej. No i na sile raczej nie przybierają. Ten 32 ma dwie ramki czerwiu, tamte dwa mają po 4, są na 6 aktualnie. 6 albo 7. No ale generalnie no, to nie jest, żadna z tych rodzin nie jest na, nawet może na akacje mogłyby dojść, ale i co jest z nimi? Mało pokarmu, matki tutaj czerwią intensywnie, pszczoła nie jest w stanie przynieść tyle pokarmu, ile matka czerwi, więc dzisiaj włożyłem tutaj podkarmiaczki ramkowe, no i dostały po 2 litry Invader tu z właśnie takim królewskim nektarem. To jest taka mieszanka paszowa uzupełniająca, jak możecie sobie przeczytać. W proporcjach takie, jak tutaj są podane w instrukcji, czyli 25 ml na litry syropu. To jakieś witaminy, białko może im pomoże, na pewno pomoże im uzupełnić zapasy. Generalnie ta 30 ma sporo pyłku i wydaje się, że mają bardzo chęć do rozwoju.
jednak pokarmu mają mało. No i te generalnie te rodziny, jeśli porównamy z siłą na tej innej pasiece, no to te trzy mają taką siłę jak tam jedna. No ale cóż, no nie wszystkie rodziny uda się wyprowadzić tak ładnie. Generalnie wydaje mi się, że w tym miejscu, jeśli chodzi o ten stojak, w przyszłym roku nie będę tu zimował w tym miejscu żadnej pszczoły, bo wydaje mi się, że to miejsce również nie jest mało przewiewne. Były tu stare ule, które tą wilgoć jakby magazynowały, bo były z pełną denicą. Inaczej powinienem zimować, wydaje mi się, z większą wentylacją w ulach z pełną denicą, a zimowałem je tak jak standardowo z denicą osiatkowaną. To mi się wydaje, że mógł być błąd i dlatego wyszły słabiej. No, jeśli chodzi o te pozostałe, no to jest optymalnie. Co więcej, no nie nagrałem nic, jeśli chodzi o przegląd rodziny, bo dosyć się uwijaliśmy, żeby poszerzyć wszystkie te rodziny i przejrzeć. Sporo pracy w ciągu dnia. Prognozy są takie, że no generalnie do całej majówki ma padać. Tych dni lotnych, godzin lotnych w ciągu dnia będzie mało, więc na rozwój one nie mają zbyt wiele czasu, no ale może się uda. Generalnie tutaj nie wiem, czy w okolicy gdzieś jest jakiś rzepak. W planach miałem zabranie 5 rodzin stąd i przewiezienie w inną lokalizację na rzepak, który będzie kwit za jakieś 2-3 tygodnie. No, może coś się wybierze. Chcę też te najsilniejsze tutaj zostawić, żeby trochę tego wielokwiatu takiego standardowego, wiosennego było. No, miejmy nadzieję, że ta prognoza pogody się nie sprawdzi i nie będzie lało. No, oczywiście też potrzebne, ale żeby było też trochę tego słońca i tych dni lotnych, takich, żeby te pszczoły mogły przynieść ten nektar, żeby ta matka właściwie zaczęła czerwienie. No i liczę, że akurat te 4 rodziny za tydzień czasu, półtorej, będzie trzeba robić już jakieś zabiegi antyrojowe i zamiast robienia jakichś odkładów zbiorczych, to po prostu czerw poleci do tych słabszych. No i jakoś to siłę na tej pasiece się wyrówna. No i jakieś te 5 rodzinek może uda się wybrać, żeby poleciały na ten rzepak. Bo akurat ta inna pasieka, no to tam rzepaku jest pod dostatkiem. No ale rzepak pozwala na ten taki szybki rozwój rodzin i oczywiście miód jest prawie pewien, bo ten rzepak generalnie uda się, żeby ten tydzień nektarował, a tydzień silnej rodzinie wystarczy na to, żeby tego miodu przynieść odpowiednią ilość. No ale ilość pyłku i rozwój, jaki rzepak da, no to pozwoli na to, żeby później przez cały sezon tej pszczoły już starczyło. Więc tyle na dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam.